Witam wszystkich. Z lekkim, bo ponad miesięcznym opóźnieniem postanowiłem przeanalizować swoją partię z Ekstraligi, którą rozegrałem przeciwko arcymistrzowi Dimitriosowi Mastrovasilisowi. I po prostu w tym momencie mam już taki bardzo luźny dzień dzisiaj, więc stwierdziłem, że jest to dobry moment, żeby się tym zająć. Szczególnie, że w sumie dosyć długo czekałem na to, żeby tę partię przeanalizować. Nie ukrywam, że sprawia mi to sporo radości. No więc może zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy ta partia była rozgrywana i w jakich okolicznościach. Była to partia rozgrywana 14 września i była ona rozgrywana w ramach Ekstraligi Szachowej 2018. I była to pierwsza partia drugiego zjazdu, czyli czwarta runda i graliśmy oczywiście mój klub, czyli Biały Król Wiśnia Mała grał przeciwko Polonii Wrocław. No i wiadomo, Polonia Wrocław przeważnie medalista Ekstraligi, więc mecz bardzo trudny. No i trzeba coś pokombinować, żeby spróbować ten mecz wygrać. No a że dostałem białe, no to stwierdziłem, że takie kombinowanie grania na wygraną przede wszystkim właśnie leży w gestii tych graczy, którzy będą grać białymi, czyli między innymi mnie, mimo że mój przeciwnik miał ponad 250 punktów rankingowych więcej ode mnie. Więc moje przygotowanie do partii zaczęło się powiedzmy około tygodnia wcześniej, kiedy to no, sporo czasu zajęło mi tak jakby obmyślenie jakiegoś konkretnego planu na partię. No i wymyśliłem, że mój przeciwnik bardzo dobrze gra w technicznych pozycjach, znakomicie gra końcówki. Strategicznie ciężko mi było coś ocenić, ponieważ wiadomo, że jestem dużo słabszym graczem strategicznie, więc no po prostu było to trudno powiedzieć, czy on dobrze gra strategicznie, czy nie, no, ale skoro ma 2600, no to założyłem, że raczej gra dobrze, tak? No i ostatnia rzecz, którą stwierdziłem, że będę próbował uderzyć podczas Ekstraligi, podczas rundy, podczas naszej partii, to zwróciłem uwagę, że w kilku turniejach, w których widziałem, że ten zawodnik grał, niezbyt podobała mi się jego gra w taktycznych pozycjach. Między innymi była taka partia w Suwałkach z Aleksandrem Kaczmarkiem, który po prostu go zajechał białymi. I stwierdziłem, że będę próbował dążyć do taktycznych rozwiązań. I zwróciłem uwagę na to, że arcymistrz Mastrovasilis po E4 gra albo E5, czego nie bardzo chciałem grać, bo nigdy nie grałem E4, E5, białymi jakiś, to nie mam, zerowy repertuar tam mam, także no ciężko mi coś powiedzieć, co bym zagrał, ale nie miałem zupełnie pomysłu, więc stwierdziłem, że no E4 już choćby z tego powodu odpada raczej. Miałem jakieś tam pewne pomysły, ale stwierdziłem, że co z tego, że przygotuję sobie wariant, jak zostanę pozycję, której powiedzmy nie będę rozumiał, mimo że będzie lepsza dla mnie i zostanę paskudnie ograny, więc stwierdziłem, że to odpada. No na C5 akurat miałem coś, to miałem jakieś pomysły jak co grać, ale no sam fakt, że grał E5 tutaj mi psuł bardzo. Myślałem też o tym, żeby grać D4, czyli to co gra praktycznie całe życie, ale no nie chciałem tego wariantu grać z arcymistrzem, ponieważ tutaj grywał takie coś i no okej, nie wierzę, żeby to nie była pozycja, która jest choćby ciut przyjemniejsza dla białych ze względu na tę stratę tempa, ale no też to jest typowa pozycja na zrozumienie i nie chciałem tego wygrać. No więc ostatnią opcją, którą rozważałem, było C4. I tutaj stwierdziłem, że są ciekawe opcje. Ponieważ w większości przypadków grał C6 z przejściem do jakichś słowianek. Po D4 też czasami grał słowiankę, ale akurat nie te, które ja lubię. Więc tutaj też raczej nie chciałem w ten sposób grać. Grywał też E5. To akurat mogłem grać, ponieważ ostatnio spędziłem trochę czasu nad tym repertuarem i to akurat mi odpowiadało. I odpowiadało mi też, że jeśli pójdzie E6, to po prostu gram skoczek F3, szybkie G3 i bez D4 gram tak zwaną neokatalońską. No i troszkę się tam przygotowałem. Wymyśliłem sobie, że po C6 zagram atak panowa i tak w sumie poszło, tak poszło w partii. Zaraz, chwilkę. Partia mi się usunęła, ale zaraz mam nadzieję, że wróci. Dobra, jest. W jakiś sposób sprytnie po prostu kliknąłem, żeby tę partię usunął mi komputer, a nie... żeby usunął program, a nie zostawił gdzieś tam w bocznym wariancie. Ale udało się.
No więc mamy tutaj z przestawieniem wariant w obronie Karokan, tak zwany atak panowa, który nie jest uznawany za najlepszy wybór dla białych w Karokanie, ale jest uważany chyba za najbardziej agresywny, jeśli chodzi o taką taktyczną grę. Białe często tam dostają izolaka w zamian za bardzo dobry rozwój figur i niezłe widoki na atak na króla. Tutaj przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby sobie przygotować taki wariant. Wiadomo, że tak się w szach nie gra, ale z drugiej strony stwierdziłem, że jeśli sobie to przygotuję dosyć dobrze, to prawdopodobnie, żeby czarny dostał pełną rekompensatę, musi grać dokładne ruchy, ale stwierdziłem, że może mi to w ogóle nie wyjść, ponieważ tutaj mi zagra CD i po prostu stracę tam 2-3 godziny na to, żeby przygotować się na wariant, który i tak nie pójdzie, a obiektywnie nie jest wcale dobry, więc stwierdziłem, dobra, uderzam w to, co sobie przygotowałem. Tutaj jest kilka wariantów, tak jak widać w bazie, skoczek C6 jest dosyć popularny, skoczek F3 i goniec G4. Czyli według mnie prawdopodobnie najlepszy ruch, tutaj w ogóle goniec C6, świetny rezultat dla czarnych. Na ten wariant również się trochę przygotowałem sobie hetman B3 i tam straszne komplikacje, ale obiektywnie dobre dla białych jest ta pozycja. Tylko po prostu tutaj trzeba to hetman B3 zagrać, bo inaczej stanie się po C5 jakiejś takiej pozycji, która też mi się za bardzo nie podobała. Ale przeciwnik po kilkuminutowym namyśle zagrał goniec G4 i tutaj jest taka słynna końcówka, którą praktycznie wszyscy do niej dążą. Czyli E6, hetman B7, tak poszło w partii, skoczek D4, goniec B5 szach, skoczek B5. Tutaj ważne posunięcie, czyli hetman C6, a nie hetman B5, ponieważ hetman D7 jest w tym momencie niemożliwe. Król E7, no i oczywiście teraz jest bicie na B5, ewentualnie bicie na D5 i jest ok, normalna pozycja. Z tym, że patrząc sobie ten wariant, stwierdziłem, no dobra, przygotuję sobie może tę końcówkę, czyli po prostu jest tam hetman B5, załóżmy, hetman D7, tak, bicie powiedzmy hetmanem, hetman tutaj. To jest końcówka, którą grano tam w latach 60. 70. Miałem tutaj pewien pomysł związany z ruchem goniec F4, ale no, stwierdziłem, granie takiej końcówki z arcymistrzem, który jest znacznie lepszy ode mnie, to nie może się skończyć dobrze. Prawdopodobnie skończy się co najwyżej remisem, a przypuszczam, że miałbym nawet w tej partii pewnie jakieś problemy. Sam osobiście widziałem w tym roku, kilka miesięcy temu na turnieju w Libercu, jak mistrz Schwide przegrał białymi mi tę końcówkę dosyć gładko, co mnie zaskoczyło strasznie. Wspomnę jeszcze o tej partii kilka ruchów później, ponieważ będzie dosyć ciekawy moment. Więc król E7 i tutaj przeglądając sobie to w bazie, właśnie zwróciłem uwagę na ruch, który jest podświetlony w tym momencie na niebiesko, czyli hetman C5. I na początku stwierdziłem, że musi to być jakiś błąd, że prawdopodobnie jest to jakiś błąd w zapisie, no bo o co tutaj chodzi? I dlaczego białe ma 70% w tej pozycji? No bo hetman C5, tak, no to logiczne jest, że czarny zagra po prostu skoczek D6, tak? I no co, no co ja mogę zrobić? No zbiję na D5, no i bez figury, tak? Ale zacząłem się przyglądać tej pozycji i okazuje się, że tak, białe zdobywają jeszcze pionka na D5, goniec staje na F4, czyli powiedzmy, czarny robi jakiś ruch, załóżmy, że jest to wieża C8. Gramy tutaj i następne ruchy to jest goniec F4, wieża D1, wieża E1 i nie ma, silnik pokazywał, że nie ma takiej możliwości, żeby białymi stanąć gorzej, robiąc te trzy kolejne ruchy. Tak popatrzyłem na to, na początku mi się nie chciało wierzyć, że coś takiego w ogóle może przechodzić. Ale później sobie zobaczyłem w bazie, że grał to białymi Griszczuk w długiej partii. Nie, Griszczuk grał to w szybkich. Grał to Wojciech Plat, taki arcymistrz Czech, który często w Polsce grywa. Grywał to jeszcze jakieś 2600, nie wiem czy nie Sarana, ale ktoś jeszcze z 2600 to grał. I chłopaki zrobili w tym chyba 2,5 z 3, plus grało to jeszcze wiele osób. Biały praktycznie nie przegrywał tam. I stwierdziłem, że no skoro mój przeciwnik nie czuje się zbyt dobrze w taktycznych pozycjach, no to jest to pewien pomysł, żeby w to uderzyć. Poza tym oceniłem przed partią, że nie pójdzie na to. Ponieważ ja te początkowe ruchy partii grałem tak dosyć powoli, tak dosyć niepewnie, a tutaj hetman C5 zagrałem praktycznie od ręki i chciałem mu dać do zrozumienia, że mam to dosyć dobrze przygotowane.
I nie chciałem tak naprawdę, żeby szedł na ten wariant ze skoczkiem D6, no bo tam przeważnie było 0-0-0, wszędzie silnik pokazywał, że tam czarny też się musi troszkę postarać, żeby tę pozycję przegrać. No i okazało się, że dosyć dobrze wytypowałem. W ogóle ciekawostką jest to, że potem skoczek D6, skoczek D5, powiedzmy hetman D5, nie przygotowałem sobie zbyt dużo wariantów. Oceniałem, że po pierwsze to nie pójdzie, a po drugie, jeśli pójdzie, no to tutaj plan mam dosyć prosty, więc stwierdziłem, że będę myślał wtedy przy szachownicy. No i nie zdziwiło mnie to, że arcymistrz Vasilis wrócił na E8 i teraz dałem znowu szacha. Powtórzyłem pozycję raz, dlatego żeby dać do zrozumienia, że niby chcę remis, a tak naprawdę tego remisu nie chciałem. I jaka jest różnica tak jakby w wtrąceniu tego hetman C5, hetman C6 i zbiciu na B5 teraz? Ano taka, że w tym momencie jest taki wariant, skoczek bije D5, oczywiście na B5 bić nie można, bo skoczek C7, więc zostaje ruch E bije D5 i teraz nie wymieniamy hetmanów. Jeżeli wymienię tutaj hetmany, to powstaje dokładnie ta końcówka, o której wcześniej wspominałem. Ale tutaj mam dodatkową możliwość zagrania hetman D3. I wiele osób po partii, które na przykład widziały tę pozycję, pytały mnie, jak mogłem dostać tak słabą pozycję białymi po 19 ruchach, gdzie mam słabą strukturę zderoszowanego króla. I po prostu oni zachodzili w głowę, jak to się stało, że czarny w tym momencie roszady nie zrobił krótkiej. Bo gdyby w tym momencie mógł zrobić krótką roszadę, no to moja pozycja jest bardzo mizerna, delikatnie mówiąc. Żeby nie powiedzieć jakoś bardziej brzydkimi słowami. No ale okazuje się, że ten czarny król stoi jeszcze gorzej niż biały, bo biały co prawda ma zepsutą strukturę, ale mam dosyć prosty rozwój. Mój hetman jest lepszy niż hetman czarnych. Wieża za chwilę pójdzie na G1, goniec pójdzie zawsze na E3, druga wieża na D1 lub na C1. I zwróćmy uwagę też na taki długofalowy plan, że mam tutaj dwa pionki na jednego i będę chciał wyrobić wolniaka na skrzydle hetmańskim. Także tę pozycję oceniałbym już jako przyjemniejszą dla białych. Poszło król F8, ruch, który mi się podobał osobiście, bo uważałem, że nie jest to najlepsze posunięcie. Jeszcze tutaj taka ciekawostka, to jest zdjęcie mojego przeciwnika po tym, jak zagrałem hetman C5, tak kolega mi to później wysłał po partii. To jest ciekawa reakcja, muszę przyznać. Nie, podczas partii, jak zagrałem hetman C5, to sobie głównie chodziłem po sali i nie patrzyłem za bardzo, co się dzieje. Czekałem tylko na odpowiedź. W ogóle w tym momencie miałem chyba godzinę 40 na... bo tutaj odklepałem ten wariant do 19, miałem przygotowane. Miałem chyba godzinę 40 jakoś na 40 minut, więc tutaj jeszcze 20 ruchów do kontroli przeciwnikowi zostało do zrobienia. To też należy wziąć pod uwagę w ocenie tej pozycji z praktycznego punktu widzenia. Więc tutaj czarny zagrał król F8, ja bym prawdopodobnie grał F6 i król F7. I teraz tak, komputer bardzo lubi ruch H4. Z tym, że rozważałem ten ruch podczas partii, ale co mi się nie podobało, to że jeżeli założymy, że czarny zagra H5 w pewnym momencie i wszystkie figury jakoś znikną z deski, to często jest tak, że powstanie jakaś końcówka, jakaś pionkówka czy coś takiego, gdzie czarny zagra G5 i nagle się okazuje, że jest przegrana. W tym momencie czarny nie ma jak wyrobić wolnego pionka. Gdybym zagrał H4, H5, to jest takie bardzo długoterminowe myślenie, ale właśnie widziałem, że na tym podobnym motywie w Libercu ten mistrz Fide z IEM-em przegrał to białymi. Właśnie na podobnym motywie, że czarny w pewnym momencie doszedł do jakiegoś F6, G5, tam się wymieniło i nagle pionek H doszedł do H1 po prostu i nie było co zbierać. Więc nie wiem, o ile obiektywnie to jest dobre dla mnie. Komputer mówi, że dobre. No ja nie byłem przekonany o tym podczas partii, mając w pamięci to, co widziałem wcześniej. No nie mam zbyt dużego doświadczenia. To był pierwszy atak panowa, jaki grałem w życiu. Więc też nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w tych strukturach. Ale pozycja obiektywnie mi się po królu F8 bardzo podobała. Tego nie C3 dosyć oczywiste. H5. I tak samo, tak jak mówiłem, no nie chcę H4 grać. Szach na H3 mnie za bardzo nie boli. Król na E2 będzie stał dosyć dobrze, chroniony przez gońca i przez dwa pionki. Hetman wszystkich białych pól pilnuje, więc teraz pozostało wyprowadzenie figur. I teraz tak, wieża D1, wieża D8. I ruch, który chciałem tutaj zagrać, to hetman A6. I stwierdziłem, że nie ma zbyt dobrej metody, na dobrego sposobu na obronę pionka A7. Grozi w tym momencie A3, to jest ważne wtrącenie, ponieważ jeżeli załóżmy jakiś tam, zrobimy zwykły ruch, to po tym,
jest wieża A8. I teraz jeśli goniec odchodzi, to spada mi pionek na A2. Spada na D5, spada na B2 i prawdopodobnie remis. Dlatego to wtrącenie byłoby bardzo ważne, żeby w tym momencie A3 zagrać. Liczyłem warianty, jednak na szczęście po kilku minutach zobaczyłem, że czarny ma bardzo silną odpowiedź w postaci hetmana F5. I za bardzo nie mam jak bronić pionka na F3. A oczywiście tutaj to mam totalnie przegraną, bo spada mi któraś z wież w dosyć śmieszny sposób. Więc no, odrzuciłem z tego powodu ruch hetmana 6, ponieważ po hetman F5 musiałbym wrócić i to już no, po prostu strata tempa totalna. Jeszcze hetman na E2 stoi gorzej niż na D3, więc bzdurny ruch to byłby hetman A6. I teraz stwierdziłem, w jaki sposób mam do tego hetman A6 doprowadzić najlepiej. Zdecydowałem się na zagranie wieża G1 po dosyć długim namyśle, z tego co pamiętam. Mianowicie grożę w tym momencie ruchem wieża G5 i prawdopodobnie najlepszym ruchem w pozycji jest goniec E7 z obroną tego punktu. No, hetman H3 z planem zbicia na H2 się za bardzo nie obawiałem. Grałem na to po prostu król E2 i po biciu na H2 na przykład hetman D4, załóżmy. Taki wariant. I z podwójnym atakiem na G7 i na B4. Także no tutaj ten sposób czarny też grać nie mogły. No ale przeciwnik zagrał F6 i teraz jaka jest różnica? No różnica jest taka, że teraz mogę zagrać hetmana A6 i to był właśnie taki mój pomysł na sprowokowanie ruchu F6, bo czarne nie chciały, żebym wieżę na G5 postawił, bo wtedy pionek na D5 byłby stracony. Więc po F6 hetmana A6, jaka jest różnica? No różnica jest taka, że teraz po hetmana A7 hetmana F3 jest taki bardzo nieprzyjemny szach. I tutaj żywot czarnych się kończy. Więc ta wieża G1 mi się bardzo podobała, byłem zadowolony z tego ruchu. I wiedziałem, że w tym momencie, że jestem dosyć dobrze skupiony podczas partii, że udało się taki plan wymyślić. No i poszło hetman A6. Przeciwnik zagrał król F7. A3 oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, wtrącone posunięcie. No i zbiłem na A7, tak jak było wcześniej zgodnie z planem. Hetman H3, król E2. Hetman bije H2. No i w tym momencie mamy na szachownicy materialną równowagę. No oczywiście ruch typu wieża G7 w tym momencie nie przechodzi ze względu na król G7, hetman E7 i król się chowa na G6, gdzie totalnie nie mam żadnej rekompensaty. No, goniec D4 oczywiście jest niemożliwy ze względu na wieżę E8 i tracę hetmana, także no to wieża G7, należało to w zanadrzu mieć to posunięcie, ale nie spieszyć się z nim zbytnio. No więc zagrałem F4. Jaka jest idea? Taka jest idea, że w tym momencie hetman jest lekko uwięziony na tym skrzydle królewskim. I nie pamiętam dokładnie, jak szły warianty, ale wiem, że teraz jakby na przykład czarne zagrały D4, to już wieża G7 przechodziła. Z jakich powodów? Dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że wchodziło. Liczyłem to podczas partii i pamiętam, że działało. Nie pamiętam dlaczego. Po prostu nie pamiętam. Mogłem w tym momencie odpalić silnik, ale myślę, że nie ma to sensu. Jak ktoś... Dobra. Myślę, że nikomu nie będzie się chciało tego wklepywać. Aha, tutaj był taki ruch hetman E4. Król wchodził na siódemkę, tak, hetman B7, król tutaj i teraz wieża H1, ponieważ po tej przekątnej bronie i łapie hetmana, tak jest. Po prostu nie mogę sobie przypomnieć. Partia grana dosyć dawno, więc już te warianty nie leżą w pamięci aż tak dobrze. Tu kluczowe było po prostu to zauważenie tego motywu hetman E4, hetman na siódemkę i wieża H1. Z złapaniem hetmana. Dlatego F4 przychodziło. Gdyby czarne mogły zagrać tutaj D4 teraz, no to ta pozycja byłaby kiepska bardzo, jeśli to D4 by przychodziło. No bo tak, wieżą nie mogę zbić, ponieważ jest hetman G1, tak? No hetmanem nie mogę, bo wieża wisi, a jeśli miałbym teraz być gońcem, no to hetman F4 i nagle się okazuje, że moja osłona pionowa już nie jest aż tak mocna. I to zaraz ja bym tutaj o remis walczył. No na C1 też nie chciałbym tym gońcem odchodzić, bo zaraz jakieś D3 i ta pozycja nagle, ten mój król jest dużo słabszy, więc no to tutaj należało po D4 to wieżę G7 widzieć. Przeciwnik zagrał wieżę E8, dosyć naturalne posunięcie. I tutaj zauważyłem pewien taktyczny wariant związany z ruchem hetman D4. I hetman D4 jest dosyć ciekawym posunięciem, ponieważ czasami grozi hetman D3, hetman G6, czasami zaczyna grozić jakiś marsz pionka. Hetman jest dosyć dobrze położony na D4, ale jeszcze pewien pomysł tutaj miałem, mianowicie wieża H1, wieża G1, hetman E4, no tutaj wszystko wymuszone, inaczej hetman czarny byłby złapany. I teraz wariant, który
liczyłem, że pójdzie w partii i to była taka lekka pułapka z mojej strony. Poszło hetman E4, wieża E4 i teraz okazuje się, że nie można być na H5, bo D4, ale jeśli się w to wgłębimy, to się okazuje, że jednak można, ponieważ po D4 następuje król F3 lub prawdopodobnie król D3, ale król F3 prościej, bo schodzę od razu z tej linii. No i się okazuje, że ta pozycja jest bardzo dobra dla białych. Tutaj oczywiście tego typu warianty no, nie mogą przechodzić, ponieważ tutaj i powiedzmy nawet jakiś król E3 powinien być wystarczający. Chociaż wtedy tracę te dwa piony i nie wiadomo, no ale tutaj to musi być wygrana po jakimś B4 powiedzmy. Gdzie piona B nie oddam, a ten jeden będzie te dwa zatrzymywał. Dlatego przeciwnik nie zagrał D4, zmienił plany, zagrał wieżę B8. No i w tym momencie B4, na tym samym motywie się wszystko trzyma, czyli D4, król F3, wieża A8, wieża D5, wieża A3 i B5. I jak widać mam zdrowego piona więcej, może nie bardzo takiego zdrowego, bo mam zdwojone na F. Ale tak naprawdę ta struktura nie jest taka słaba, bo ten jeden pionek ogranicza te dwa, ten pionek broni gońca, więc to w ogóle to ustawienie jest znakomite. Mój król za chwilę może się schować na F3 i jest super bezpieczny, także wcale ta struktura nie jest taka kiepska, jakby się mogło wydawać. Ja oceniałem podczas partii, że to jest dobra struktura, szczególnie, że mogę czasami zagrać F5 i totalnie zablokować czarne tutaj i te później atakować te czarne pionki w jakiś sposób. Poszło wieża B3, F5 i tutaj muszę przyznać, że miałem troszkę szczęścia, bo ruch wieża E5 widziałem. Widziałem to wszystko i po króle F6 miałem w planach zagrać król D2, król C2. Z tym, że licząc te warianty, doszedłem do wniosku, że często może dojść do takiej struktury pionowej, powiedzmy. I oceniłem, że jest ona totalnie remisowa. I to była moja błędna ocena. Ponieważ załóżmy, że stanie taka pozycja. Coś takiego, powiedzmy. Ja oceniłem, że to jest remis, ponieważ ja nie mam w jaki sposób wyrzucić króla z F3 i nie mam w jaki sposób wzmocnić tej pozycji. No i na pierwszy rzut oka wygląda na to, że się zgadza, że nie mam jak wyrzucić tego króla z F3, bo w jaki sposób to zrobić, skoro mam tylko czarnopolowego gońca, piona na F2 i za chwilę pójdzie jakiś G4, G3 albo G4, E3, powiedzmy, jeśli goniec zajdzie z tej przekątnej i wszystko się powymienia i będzie remis. No ale tutaj po prostu straszny błąd z mojej strony, ponieważ dopiero w domu, patrząc tę partię z komputerem, nawet nie widziałem tego w analizie, dopiero później widać w 26, tak jakby ma tutaj pokazuje tablicę końcówek. No wszystko się opiera na tym motywie z Zugzwangu tutaj, że wyrzucamy króla z F3 w ten sposób. No nie widziałem tego motywu, że po prostu w tym momencie król może pójść na H2 i wszystko się utrzymuje. Ale też nie jest jasne, czy w tym momencie zagranie król D2, król C2 jest dobre. Wydaje mi się, że daje czarnym dużo większe szanse niż w partii, ponieważ zrobiłem tutaj ruch, którego z daleka nie widziałem i zacząłem analizować pozycję od nowa i szukać jeszcze różnych ukrytych możliwości. I okazało się właśnie później, że było to jedyne wygrywające posunięcie, że król D2 z planem król C2 jest zbyt wolny, że mój król i tak tam nie przechodzi. A jeśli wymienię wieżę, to wtedy czarny się wyrobi z wszystkim. Powiedzmy król D2 król, i tutaj król F5, król C2, załóżmy, że wieża tutaj i teraz król E, i będzie czarny szły królem tutaj. I ta pozycja jest do utrzymania. Dlatego ruch, który zagrałem w partii, byłem z niego bardzo zadowolony później, czyli wieża G3. I no, opiera się to na dwóch motywach. Pierwszy motyw jest taki, że oczywiście nie można bić piona na F5, ponieważ wieża F3. A drugi motyw jest taki, że grozi w tym momencie gość goniec G5 ze zdobyciem wieży. Więc no, na tym ruchu wieża G3 opiera się cała idea mojej gry w tej końcówce teraz. Okazuje się, że pozycja jest już przegrana na czarnych. Może tego jeszcze w tym momencie nie widać, ale no tutaj biały ma... Czarny praktycznie nie ma co robić w tej pozycji, to jest ten problem. Nie za bardzo wiadomo, jakie robić ruchy czarnymi. Ja sobie mogę stopniowo wzmacniać pozycję. Wieżę w tym momencie przerzuciłem na G4, dalej nie grozi bicie na F5, bo wieża F4. No i w tym momencie po prostu sobie stwierdziłem, że postoję chwilę w miejscu, zobaczę, co będzie robił mój przeciwnik. Jest to
Taka słynna zasada grania w końcówkach, w których przeciwnik nie ma kontry, czyli nie spieszymy się. Gramy spokojnie, gramy powoli, dajemy przeciwnikowi możliwości popełniania błędu. I szczególnie, że jest to pozycja, w której nie za bardzo wiadomo, jak czarnymi należy tutaj grać. Ja stwierdziłem, że pochodzę chwilę w miejscu i jeśli nic się nie będzie działo, jeśli nie będzie żadnego progresu, no to prawdopodobnie ten manewr jest wystarczający, żeby partię wygrać. Ale stwierdziłem, że na razie nie ma sensu forsować takich wydarzeń i po prostu sobie chwilkę pochodzę w miejscu. Wróciłem na D2, poszło król E5, król D1, znowu takie tuptanie, że tak powiem, w miejscu. No i w tym momencie widzimy różnicę w pozycji. Wieża zeszła z linii B i mogę w tym momencie zakończyć partię na kilka sposobów. Później krytykowano mnie przez takich graczy, którzy lubili efektownie kończyć partię, że nie zagrałem tutaj B7. Widziałem ten wariant podczas partii z planem goniec B6 i nie ma jak bronić się przed wtargnięciem na B8, ponieważ tutaj. Ja jednak stwierdziłem podczas partii, że po co mam w ogóle iść w taki wariant, gdzie zaraz się jeszcze okaże, że wiadomo, że to jest wygrana, wiadomo, że jest wygrana pozycja, ale nie chciałem kombinować, chciałem po prostu wygrać to najczyściej, jak się tylko da. Więc zagrałem B7, ale tutaj zagrałem wieża G6, wieża B6, goniec D6, goniec A7, król G4. No i tutaj zagrałem jedyne wygrywające posunięcie prawdopodobnie, ponieważ po króle 1 jest król F3 i właśnie tego typu pozycji należało totalnie uniknąć. Ponieważ jeśli teraz dorobię hetmana, no to czarny się nagle wyrobił, tak? Więc po król G4, no jedyne posunięcie, czyli król E2, trzymające króla z daleka od pola F3. No i w tym momencie, jeśli czarny na przykład gra G5, to no tutaj nie ma zupełnie co zbierać, ponieważ gram po prostu goniec C7 i łapię oba pionki w dość prosty sposób, czyli stawiam sobie tu gońca, powiedzmy, i idę pionem F. Amatować gońcem i skoczkiem, już mi Kamil Dragut na olimpiadzie pokazał, jak to się robi w razie czego. Jakbym hetmana gdzieś blisko nie miał pod ręką. Wrócę jeszcze do tej pozycji, która była przed tą podstawką, czyli tutaj król F6, czyli jak widzicie, presja czasu związana z bronieniem gorszej końcówki, nawet arcymistrza o rankingu 2600 sprowokowała do zrobienia błędu. No tu trzeba było wrócić linią, wieżą na linię B, no i wtedy po prostu gram w jakieś wieża H5 z planem wtargnięcia wieżą na siódemkę. Ważne jest to, że ten goniec zupełnie nie ma jak się uaktywnić, nie ma na to czasu, ponieważ no w tym momencie jakieś król D5, to zawsze F6 mogę zagrać, wymienić jakoś tego pionka i powinno to być jeszcze lepsze dla mnie, bo mam więcej otwartych linii. Także no tutaj obiektywnie pozycja przegrana, ale jakaś tam troszkę bardziej taka, jakby to powiedzieć, trudna do przełamania obrona była możliwa do postawienia, ale nie było to na pewno proste i pewnie przyjemne doświadczenie bronienia takiej końcówki. Co ciekawe, to była pierwsza partia klasyczna z zawodnikiem powyżej 2500, którą mi się udało wygrać. Również jest to drugi arcymistrz, którego pokonałem w długiej partii, także no byłem bardzo zadowolony później. Mecz niestety przegraliśmy 4-2, także no tam nie udało się zrobić pozytywnego wyniku, ale ja byłem zadowolony z całej koncepcji, jaką przyjąłem na tę partię. Byłem zadowolony z ogólnej gry, ponieważ no, widziałem bardzo dużo, siedziałem skupiony, nie łaziłem, jak już się stanęła ta pozycja nie z przygotowania, to głównie siedziałem przy szachownicy, nie łaziłem za dużo. Starałem się myśleć, nie przeoczyć niczego. Szczególnie no, tutaj należy wziąć pod uwagę ten ruch, który chciałem zrobić, ten hetman A6 i byłem bardzo bliski, żeby go zrobić. Tutaj ta pozycja już jest słaba. Także dobra partia, tak troszkę się chwaląc, powiedzmy. No i co? Dzięki bardzo za obejrzenie. Pół godziny wyszło, ale myślę, że no, taka partia, no to należało to od góry do dołu przejechać. Mam nadzieję, że część z Was spodobało się, części z Was się spodobało, żeby pokazać Wam, jak wygląda ten proces myślowy podczas partii.
Jeśli ktoś jest bardziej porządkującym szachistą, to mam nadzieję, że w jakiś sposób mu to coś uzmysłowiło. Jeśli ktoś nie jest początkującym szachistą, to dziękuję, że dotrwał do końca. Jeśli nikt nie dotrwał, no to również trudno. I tak dziękuję za obejrzenie. Także dzięki, trzymajcie się.